Kiedy część polskich pacjentów walczy z dostaniem się do swojego lekarza rodzinnego, mrozoodporni przekonują, że aby być zdrowym, należy zmienić swój styl życia. O kim mowa? O morsach. Na dworze zimniej, w wodzie lepiej. Tradycyjnie, bardzo, bardzo zimna i fajna przez to. No, bardzo dobrze, zapraszam, proszę bardzo. Proponuję wyjść, spróbować. Z takim towarzystwem to naprawdę jest super. 3 stycznia w Nowej Soli odbył się drugi ogólnopolski zlot morsów. W tamtym roku pierwszy zlot był morsów. Jakoś to tak wszystko się skrzyknęło, że no, zrobimy coś u nas ciekawego w Nowej Soli. No i to wyszło w sumie w ciągu tygodnia, żeśmy zorganizowali ten zlot. Tutaj nam udostępnił właśnie Park Krasnala, tutaj ten Malpol. Przychodzimy tutaj po to, żeby nie brać zwolnień lekarskich, L4 i tak dalej. Ja to robię drugi rok i powiem szczerze, nie opuściłem żadnego dnia w pracy z powodu choroby. Mój syn też hartuje się, też morsuje. No i powiem szczerze, 3 lata w przedszkolu, 3 lata w szkole, nie opuścił żadnego dnia. Moja przygoda się zaczęła, że tata mnie namówił, żebym się zaczął morsować, hartować. Morsuję się po to, żebym był zdrowy i no żebym chodził do szkoły, a nie cały czas chorował. Chętnych do zanurzenia się w lodowatej wodzie nie brakowało. Na zlocie pojawiło się około 100 morsów, między innymi z Zielonej Góry, Kożuchowa, Bolesławca, Wrocławia, Legnicy, Lubania, a nawet oddalonego o ponad 300 km Świnoujścia. Morsuję już 5 lat. Moja przygoda zaczęła się w 2009 roku. Całe życie marzyłam o tym, żeby morsować od młodych lat. No i gdzieś tam podpatrzyłam osobę, która się kąpała zimą i strasznie zamarzyłam właśnie o tym, żeby wyjść też z tą osobą, ale jakoś tak nie doszło do skutku. No i w 2009 roku udało się jednak, bo u nas w Świnoujściu morsowała dziewczyna, zaczęła morsowanie i z nią tak jakoś zaczęłam po prostu tą moją przygodę. Czyli pokonała pani dość długą drogę, bo aż ze Świnoujścia do nas. Tak, oczywiście, specjalnie na zlot wasz przyjechałam tutaj ze Świnoujścia. I często pani tak jeździ po Polsce? No często, bo już byłam w Przesiece na biegu Icemana, byłam w Kołobrzegu, na dwóch zlotach, byłam w Mielnie. Także nasz okres, nasz sezon zaczyna się właśnie w tym momencie i korzystamy z tego jak najbardziej. Przygodę z morsowaniem najlepiej zacząć jesienią. Przede wszystkim trzeba chcieć i trzeba się, tak powiem, nastawić na to, że wejdę do zimnej wody. Potem trzeba się spotkać z grupą, bo jednak z grupą jest troszkę łatwiej, jak się widzi, że jeden się z lewej strony, ktoś tam się przybiera, drugi się przybiera i człowiek też, jak to stworzenie stadne, też zaczyna się rozbierać. Wszyscy się śmieją, wszyscy biegają, podskakują i najlepiej zacząć tak jesienią, kiedy są te pierwsze takie chłody, żeby to nie były jakieś warunki ekstremalne. Trzeba to sobie ułożyć w psychice, nie przestraszyć się zimna, nie próbować, że wchodzimy po prostu w ten sposób, że próbujemy tam paluszkiem, nie? To jest niepotrzebne, bo jeżeli tak się zrobi, to się nie wejdzie. Się wchodzi po prostu za pierwszym razem. Wchodzę, mówię sobie, wchodzę i należy wtedy do morsu. Jak zaczynałem, to pierwsze co robiłem, to zimą wychodziłem na balkon. Na minutkę na balkon. Stałem sobie na balkonie minutkę i się chowałem. Potem zacząłem, jak było minus 15, wynosić śmieci w krótkich spodenkach, krótkim rękawku. Po to, żeby na chwilę oziębić się i potem obniżyć o te pół stopnia temperaturę swojego ciała i żeby wrócić. I ten powrót naprawdę jest rewelacyjny. Do morsowania naprawdę nie trzeba jakiejś organizacji. Wystarczy tylko dobry humor i trochę pozytywnego myślenia. I tak to się najczęściej u każdego z nas zaczyna, że spotyka jakiegoś tam kolegę, który gdzieś tam się morsuje, jest uśmiechnięty, jest wesoły, tryska energią, w związku z tym to się udziela. Co prawda nie wszystkim, bo jak czasami mówię tam do swoich znajomych, że może by pomorsowali, u niektórych zaraz pojawia się błysk wokół i bardzo chętnie już do tego przystają, zaraz pytają się, kiedy są tam jakieś spotkania, morsowania. Natomiast część takich stwierdzi, że nie, ja to w ogóle, dla mnie to jest, musi być wokół 25 stopni i w życiu do wody zimnej nie wejdę. Przeciwwskazaniami do zimowych kąpieli mogą być zaawansowane choroby serca, zaburzenia w krążeniu krwi czy rozległe zmiany żylakowe.
Należy również dbać o kondycję, najlepiej przez cały rok. No na pewno treningi, z tego co wiem, trwają cały rok, bo to trzeba mieć kondycję, wydolność oddechową, też wiadomo jak to w wodzie trzeba mieć zwiększoną i przed samym wejściem na przykład do wody, no to też nie można sobie wejść od tak po prostu z biegu, z marszu, tylko trzeba przeprowadzić solidną rozgrzewkę, żeby organizm miał tą temperaturę ciała odpowiednią, żeby nie doszło do jakichś szoków termicznych, bo to wiadomo, jest różnica temperatura ciała, a temperatura wody i trzeba się porządnie przygotować do tego. Powiem szczerze, że rekordów się nie bije. Każdy wie, kiedy ma wyjść z tej wody, więc wchodzimy. Wystarczy już 30 sekund. 30 sekund po to, żeby obniżyć temperaturę ciała o pół stopnia, o stopień. Ja wytrzymuję we wodzie 10 minut, a to nie o to chodzi, żeby siedzieć jak najdłużej i hardkorowca zgrywać, jaki ja jestem kozak i marznąć. Wystarczy 30 sekund do 3 minut. To samo uzyskamy, będąc we wodzie 3 minuty, a zaszkodzimy sobie, jak przedobrzymy. Organizm, jak obniżymy temperaturę ciała o 1,5 stopnia, o 2, to jest naprawdę wystarczająco. I później satysfakcję nam sprawia powrót do 36,6, bo jak wrócimy już do 36,6, to wydaje nam się, że mamy 39. I to dla morsowania jest dla zmarzluchów. Ja byłem strasznym zmarzluchem. Miałem dłonie zawsze zimne, stopy zawsze zimne. Od kiedy morsuję, mam ciepłe. A po to, jak to się dzieje, chciałbym wytłumaczyć. Bo jak wrócę już do tej temperatury 36,6, to czuję, że mam 39. Żona też zaczęła morsować, też ją w to ciągnęłem. Na początku zapierała się rękoma, nogami, że nie będzie tego robić. A jednak zaczęła, tak się jej to spodobało. Tak szczerze mówiąc, to praktycznie jest porównujące. Trudno powiedzieć, nie wiem, czy to na antenie puścicie, czy nie. To jest jak orgazm, dosłownie jak orgazm. I kto tego nie spróbuje, to tego nie poczuje, nie? A jak poczuje, to na pewno morsem zostanie na całe życie. Nie znam osoby, która raz weszła do wody i więcej tego nie zrobiła. Najlepsze warunki do morsowania daje nam temperatura około minus 8 stopni Celsjusza, słoneczna pogoda i bezwietrzny dzień. Największą frajdą jest kąpiel w Przeręblu. Dlatego przyjechałam tutaj i jak zobaczyłam tą krę u Was tutaj na jeziorze, to od razu mnie się wszystko tutaj podniosło, adrenalina i ogólnie no, stwierdziłam, że super. Tak, wolimy właśnie taką zamarzniętą wodę, kiedy można sobie rozbijać właśnie tą krę, Przerębel robić i jest wtedy naprawdę fajnie. Tuż przed morsowaniem nie należy rozgrzewać organizmu ciepłymi napojami, ani spożywać alkoholu. Należy natomiast przeprowadzić rozgrzewkę. Rozgrzewka to jest około 10-15 minut, po prostu podskakiwania, biegania, przysiadów. Musimy się rozgrzać nie do tego stopnia, żeby się spocić. Musimy pobudzić krążenie krwi, wtedy możemy biegać do wody. Podczas zlotu morsy rozgrzewały się w rytmie zumby. Morsowanie to zdrowie, to uroda. Po wejściu do wody wydziela się m.in. hormon beta-endorfiny. Działa na zasadzie morfiny, powoduje zmniejszenie bólu. Endorfiny zaś są hormonem szczęścia. Wywołują błogostan, działają jak narkotyk. Morsowanie dało mi bardzo dużo. Do tej pory, dopóki nie morsowałam, często się przeziębiałam, katary, zapalenie gardła, a teraz, proszę mi uwierzyć, wszystko minęło, wszystko odeszło, nic się nie dzieje, jestem super zdrową kobietą. Całkiem inne samopoczucie, tylko trzeba to robić regularnie, systematycznie, bo jeżeli przyjdę raz w roku, o nas lot do Nowej Soli przyjadę i powiem, ja jestem morsem, bo tam w tym roku wchodziłem, albo się skąpałem przypadkowo gdzieś, wpadłem do wody, to wtedy nic nie daje. To trzeba przychodzić właśnie systematycznie, minimum 2 razy w tygodniu, jak to ja robię od 8 lat. No jak panie widzą, żyję, funkcjonuję normalnie, uśmiechnięty, mimo już łysych troszeczkę zakol i mam się dobrze. Co nam daje? Wyzwala w nas endorfiny szczęścia, powoduje większą energię, uśmiech pojawia się od razu na twarzy. Nieraz bywały osoby, które przyjeżdżały zmęczone po pracy, wchodząc do wody,
jeszcze wyglądał, jak wygląda, wychodząc wolno, no po prostu promienny uśmiech i energia na całego, także. I bardzo fajnym jest też, że tak jak zaczęliśmy morsować właśnie z naszym kolegą, było nas mniej, teraz jest nas coraz więcej, grupa się buduje, coraz więcej chętnych osób. Dołączyła do nas ostatnio grupa biegająca, także są osoby, które nawet przybiegają, kąpią się, no i my wtedy ich odwozimy do domu, bo jednak mamy te 5 kilometrów, żeby dojechać do Bolesławca. Najważniejszą korzyścią jest odporność, która przez hartowanie ciała i ducha morsów jest naprawdę zwiększona, jest dużo mniejsza zachorowalność na przeziębienia, grypa i te sprawy związane z odpornością. Ja osobiście jakoś tak nie mam odwagi, można powiedzieć, bo to odwagę też trzeba mieć, żeby sobie wskoczyć do takiej lodowatej wody, ale myślę, że może kiedyś się przełamie, ale naprawdę jest to bardzo fajna sprawa. A czy jest zaraźliwe? Podobnie jak pani, pracując w mediach, robiłem materiał z otwarcia sezonu morsów w Lubaniu akurat. Po nagraniu newsa za tydzień już kąpałem się z nimi, więc to jest bardzo zaraźliwe i bardzo szybko ta choroba się rozprzestrzenia. Następny zlot już za rok. Tymczasem zachęcamy Was do próbowania i odwiedzania miejsc, gdzie spotykają się Wasze morsy. Do zobaczenia za tydzień.